opens a transparent trading deal cutting EU red tape. Europe needs reform. Szanowni Państwo, dzisiaj o paradoksach w Europarlamencie. Stoimy przed wystawą, która upamiętnia to, co się w Polsce zdarzyło po 10 kwietnia 2010 roku. To są tablice pamiątkowe, to są demonstracje, to są wreszcie pogrzeby ofiar katastrofy, ale jest też wstęp. Wstęp, w którym była mowa o tym, że współpraca z Rosją układa się źle, bo przecież wszyscy wiemy, że się źle układa. O tym, że do dzisiaj tej katastrofy nie wyjaśniono, bo przecież wszyscy wiemy, że ta katastrofa nie została wyjaśniona. Tych wyjaśnień, które zostały opublikowane, nikt przecież nie przyjmuje. No i ten tekst, proszę Państwa, został ocenzurowany. Tak, najzwyczajniej w świecie ocenzurowany przez kwestorkę Parlamentu Europejskiego, panią Catherine Breeder, która należy do partii liberalnej, a więc partii, która sławi wszelkie wolności, w tym wolność słowa. Tymczasem, kilka metrów dalej, odbywa się zupełnie inna wystawa. Wystawa, która mówi o zwycięstwie nad hitlerowskimi Niemcami. Zwycięstwie, które zaczęło się od Rosji, które zaczęło się od Stalina właśnie. No ale nie ma tam ani słowa o tym, że to właśnie Stalin wspólnie z Hitlerem rozpętali II wojnę światową, że to właśnie od napaści na Polskę z jednej strony hitlerowskich Niemiec, ale z drugiej strony stalinowskiego Związku Sowieckiego rozpoczęła się II wojna światowa. Tam cenzorki Parlamentu Europejskiego nie było. A tu właśnie stoimy przed wystawą, która opowiada część historii II wojny światowej, wystawą zorganizowaną przez komunistycznego posła Jiřího Maštálku z Republiki Czeskiej. Część, ale oczywiście nie całą. Tutaj już cenzury nie było, a na otwarciu tej wystawy pojawił się nawet ambasador Rosyjskiej Federacji. Także w dzisiejszych czasach, kiedy kraje zaprzyjaźnione z Unią Europejską są przez Rosję napadane, rosyjski ambasador otwiera taką wystawę, a kwestor Parlamentu Europejskiego w tej sprawie nic do powiedzenia nie ma.